Mogę powiedzieć, że tak, no, że całe dziecko to było moje, w mojej młodości. Do sportu to jak młody brat. Tak jak wszyscy chłopcy tam grają w piłkę. Brat starszy namówił mnie do boksu. Bo mieliśmy rękawice w domu, jedną parę. I widział, że jestem taki troszeczkę no, zadziorny. No i namówił mnie do boksu, żebym zaczął boksować. No o dziwo, dwa treningi miałem już boksowałem. No tak samo jak miałem ten boksowałem w finale z Rosjaninem, za ulicy. No też, to właśnie też charakter. Pierwsi ludzie za miałem palec. Tam trener mówi, Marian, to co, poddać się? Nie trzeba poddać, jedziemy dalej, nie? Bo powiedziałem, że palec za miałem. Ale po pierwszej ludzie nie dochodziło do niego, bo tak, Kulej wygrał, Grudzin wygrał, teraz jestem trzeci po kolei w finale. I jak ja mu mówiłem, że palec za miałem, to nie dochodziło do niego. Dopiero w drugiej rundzie dosłyszał, co ty mówiłeś? Ja mówię, rękę za mnie. Jaką rękę? Gdzie łapień za mnie? To nie mój parę złamał. No i wygrałem tą walkę z brązowym medalistą olimpijskim, Niedźwiecki się nazywa. I z Henią wygrałem i od razu do kadry narodowej skoczyłem. No i tak potem zostałem chyba gdzieś 12 lat bez przerwy. Jak ja byłem, bo przyznam, to było tak, że żeby ktoś mnie podłamał, nie? To ty uważaj, wiesz, bo on taki, no to mnie dopingowało jeszcze. Właśnie, bez nerwów boksowałem. Ja byłem flegma. A jeszcze potem w Japonii tym bardziej. Chłopcy poszli do miasta, a ja śpię. Przychodzą do miasta, a ja śpię. No co ty będziesz spał? Ja przyjdzie noc, też będę śpiał. No i tak, o niczym nie myślałem. To trzeba już do końca walczyć. No to zresztą tak jak w życiu. Życie uczy wszystkiego. Zobaczcie, po tym jego prostym drugim... Jak to się mówi, ja bym powiedział tak szczerze, że przez chorobę wróciłem do Pana Boga. Ja mówię, dziękuję Bogu za chorobę. A jak mu się tak powiedziałem, że dziękuję Bogu za chorobę, coś ty zwariował? Mówię, no tak, a ja potem mu tłumaczę, o co chodzi. No tak. No to jest człowiek szczęśliwy. Tu choroba, tu to, ale jestem szczęśliwy. Jeszcze do tej pory trenuję trochę, tak. Pomagam na masaży chłopaku. Do piątej wstanie. Ale tam, no i tam się pomodlę, idę do kościoła i to i tak, takie coś. I po przychodzę, zjem siadanie to i idę do miasta tam na kawę, tam z chłopakami porozmawiam tu. No i tak cały czas i o godzinie gdzieś 20 przyjdę z powrotem. O 6. I tak, i codziennie, z dnia na dzień, tak, i to wszystko leci. Miejsca? Chodzę do muszki, do kawiarni. Tam na dół, pod schodem, na wzgórzu, koło mimozy. No tam prawie codziennie jestem. Też napotykam ludzi, naprawdę fajnych ludzi, dobrych ludzi napotykam. Nieraz się coś powie, ale zauważyłem, że nie chcą ode mnie odejść. Że im się fajnie rozmawia ze mną o tym, a nawet nie rozmawiam z chłopakami, naprawdę, tylko siedzę z nimi, mówię, Marian, dobrze, wystarczy, że ty siedzisz, to jest fajnie. Było kiedyś, że się mieszkania dostawało, ja dostałem to mieszkanie za medal w Tokio, nie? To mi zakład pracy mi dał, to mieszkanie. I był moment taki w restauracji, ja go chciałem nastraszyć, nie? Ja wstaję, a w szkole go siedziałem, ja wstaję, żeby poszedł, no. A kolega myślał, że ja go uderzę, nie? No, mówi, Marian, nie wygłupię cię, ja go chciałem nastraszyć. A kolega wstaje tamtego lupę i przewrócił się, nie? No i lepiej, no, lepiej żyć sobie tak spokojnie, fajnie. No jest nadal mój, młodzież ma swoje prawa, ja też mam swoje prawa jakieś takie, no ale prawa takie swoje, że żeby nie rozbijać się. Nie. Tutaj ja bym tą agresję wyrzucić na bok, nie zaczepiać się, nie bić się. Bo najwięcej to się biją ci, co najsłabsi są. A taki, kto taki mocniejszy chłopak, albo tego, to on się nie wie. No, najlepsze uczucie, najlepsze tego, to jest to, że zostałem honorowym członkiem Bielska, zasłużonym.